Za to, jak nie będziemy na misji, to możemy też sobie wybrać jakiś strój, w jakim będziemy chodzić. No to jest taki jak chodzą ogólnie różni ludzie z Cerberusa. Co jeszcze mamy do wyboru? No ten na pewno nie. A ten jeszcze gorzej. No to jest dziwne też. Chyba zostaniemy przy tym zwykłym. O, albo nie, mamy bluzę. Dobra, bluzę będziemy chyba używać. Albo kurtkę. Ale ja wolę bluzę. Dobra. Tak, ale niestety jeszcze jesteśmy tak jakby na misji, więc chodzimy w pancerzu. No i idziemy porozmawiać z człowiekiem iluzją. Czego on od nas chce? Tak, to niestety nie będzie osobiste jednak spotkanie. Commander Shepard. Elusive man. I thought we'd be meeting face to face. A necessary precaution. Not unusual for people who know what you and I know. Co takiego wiesz? No właśnie. And what exactly is it that you and I know? That our place in the universe is more fragile than we'd like to think. That one man, one very specific man, might be all that stands between humanity and the greatest threat of our brief existence. The Reapers. Good to see your memory still intact. How are you feeling? Tak, okazuje się, że mimo że Rada, Przymierze i tam wszystkie różne inne rządy nie wzięły na poważnie tutaj zagrożenia ze strony żniwiarzy, no to Cerberus taki nie jest akurat. Także ma pewnego plusa. No ale wiemy, co on robił w przeszłości. Także nie będziemy się z nimi współfalać. You need to earn the right to ask me those kinds of questions. Cerberus isn't as evil as you believe. You and I are on the same side. We just have different methods. Cut to the chase. What are the Reapers doing that made you decide to bring me back? We're at war. No one wants to admit it, but humanity is under attack. While you've been sleeping, entire colonies have been disappearing. Human colonies. We believe it's someone working for the Reapers, just as Saren and the Geth aided Sovereign. You've seen it yourself. You bested all of them. That's just one reason we chose you. No właśnie, wiemy, co się zaczęło dziać teraz podczas naszego, no powiedzmy, snu. Ludzkie kolonie. I to głównie, albo tylko w sumie, te zakładane w systemach Terminusa, czyli poza władzą Przymierza, zaczęły znikać. No i teraz się dowiemy, o co chodzi tu więcej. Sovereign was trying to harvest all life in the galaxy. Why would the Reapers target a few human colonies? Hundreds of thousands of colonists have vanished. I'd say that fits the definition of harvesting. Nobody's paying attention because it's random, and the attacks occur in remote locations. I don't know why they've suddenly targeted humanity. Maybe you got their attention when you killed one of them. No, to w sumie dość rozsądne założenie. Co z Przymierzem? If this is a threat against humanity, you need to mobilize the Alliance. They suffered substantial losses fighting Sovereign. They're rebuilding, still stretched too thin to waste resources verifying the Reaper threat. Blaming the abductions on mercs and pirates is easier and more convenient. Serio? Najemnicy i piraci mieliby porywać całe kolonie? Tak dużo ludzi naraz? Czemu nas wybrałeś? You could have trained an entire army for what you spent to bring me back. You're unique. Not just in ability or what you've experienced, but in what you represent. You stood for humanity at a key moment. You're more than a soldier. You're a symbol. And I don't know if the Reapers understand fear, but you killed one. They have to respect that. No, ja zawsze powtarzałem, że jesteśmy super. W końcu ktoś to zauważył. Cerberus. Fighting a war doesn't seem like Cerberus.
Why are you involved? We're committed to the advancement and preservation of humanity. If the Reapers are targeting us, trying to wipe us out, Cerberus will stop them. If we wait for politicians or the Alliance to act, no more human colonies will be left. Okay. If what you say is true, if the Reapers are behind this, I'd consider helping you. I'd be disappointed if you accepted any of this without seeing for yourself. I have a shuttle ready to take you to Freedom's Progress, the latest colony to be abducted. Miranda and Jacob will brief you. Tak, pochód wolności. Polecimy tam. Miranda killed Wilson in cold blood. Jacob's just a gun for hire. You expect me to trust them? Wilson was one of my best agents, but he was a traitor. Miranda did exactly what I expected of her, and she saved your life in more ways than one. Jacob's a soldier, one of the best. He's never fully trusted me, but he's always been honest about it. You'll be just fine with them, for now. Czyli nie mamy wyboru. Is this a volunteer job, or am I being volunteered? You always have a choice, Shepard. If you don't find the evidence we're both looking for, we can part ways. But first, go to Freedom's Progress. Find any clues you can. Who's abducting the colonies? Do they have any connection to the Reapers? I brought you back. It's up to you to do the rest. No. I mamy pełno różnych rzeczy. Się nam aktualizuje, dostaliśmy nowy poziom. Tak, zdaje się, że to jest koniec prologu. Chyba. Tylko niech się te wszystkie już wpisy powykańczają. Tak, mamy wpis o człowieku iluzji. I plus 6 do prawości. Dobra, może teraz ja to przeczytam. Tak. Tutaj się już nam kończy. Zbadaj sprawę zaginionych kolonistów. W hangarze czeka statek, który zabierze cię na pochód wolności. I pochód wolności jest osobno. Wszyscy koloniści z pochodu wolności zniknęli w tajemniczych okolicznościach. Człowiek iluzja pragnie wysłać ekipę w celu zbadania tych zaginięć. Badaj kolonie. Poszukaj wskazówek, które mogą wytłumaczyć los zaginionych kolonistów. Dobra, no i nowy poziom mieliśmy, no to sobie od razu wbijemy tutaj w mistrzostwo biotyczne. Już aż plus 70% będzie to prawości egoizmu. Tak aż normalnie ten pasek egoizmu też zaczął być widoczny bardziej. No. I w sumie sobie przeczytamy te wpisy. Tylko tutaj muszę ten dźwięk wyłączyć, jak zawsze, żeby lektor nam nie czytał. O, jaka cisza się zrobiła. Dobra, mamy przynajmniej dwa nowe wpisy. Immediately following the first contact war. No dobra, czyli tym razem się trochę pozmieniało. Bo to jednak dialogi będą. A to może wrócić. No i jeszcze raz. Cerberus. Bezpośrednio po wojnie pierwszego kontaktu w ekstranecie pojawił się manifest napisany przez anonimową osobę. Zawierał przestrogę, że próba eksterminacji ludzi przez obcych jest nieunikniona. Manifest wzywał do stworzenia armii strzegącej ludzi, swoistego Cerbera chroniącego przed inwazją, która przybędzie przez przekaźnik Charon. Manifest wykpiwano jako przejaw militarystycznej retoryki człowieka iluzji. Media szybko zapomniały o odezwie i anonimowym autorze. Jednakże w 2165 roku terroryści wykradli antymaterię z SSV Genewa. Jedyny aresztowany stwierdził, że sponsorował go Cerberus. W latach 60. i 70. XXI wieku agenci Cerberusa mordowali polityków, sabotowali statki przewożące piezo i prowadzili koszmarne eksperymenty na ludziach i obcych.
Cerberusa potępiano jako organizację dążącą do ludzkiej supremacji, sama jednak określa się mianem grupy działającej na rzecz przetrwania ludzkiej rasy. Eksperci do spraw przeciwdziałania terroryzmowi sugerują, że w Cerberusie mogło ostatnio dojść do zmiany władz, ponieważ organizacja zaczęła nagle gromadzić zasoby, statki, agentów i broń. Bez względu na to, kim lub czym jest człowiek iluzja, wciąż ukrywa swoje fundusze za układem podstawionych spółek. Mało kto wątpi, że zabije każdego, kto spróbuje ujawnić jego tożsamość. No, czyli Cerberus tak naprawdę ma duże wpływy i się tego teraz troszkę więcej dowiemy. Człowiek iluzja. Stroniący od towarzystwa bogacz, znany jako człowiek iluzja, to człowiek działający na rzecz interesu ludzkości bez względu na szkodę innych ras. Rada Cytadeli uważa go za fanatyka, stanowiącego poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa w galaktyce. Ten tajemniczy indywidualista stoi na czele organizacji Cerberus, nazywanej Nieuchwytnym Imperium, która rzekomo tworzy niemożliwy do wytropienia syndykat prywatnych agencji wywiadowczych, laboratoriów biotycznych, zespołów badawczych oraz bardzo dochodowych spółek. Uważany za organizację wywrotową i terrorystyczną, Cerberus jest jedynym poza partią Terra Firma ośrodkiem, który jest w stanie postawić w trudnej sytuacji Cytadelę i jej ludzkich przedstawicieli. No. A jeszcze o pochodzie wolności coś mamy. Tak, ta kolonia, do której zmierzamy. Pochód wolności był niegdyś typową kolonią przymierza, ale jest źródłem niepokoju i strachu dla ludzi w całej galaktyce, od kiedy doszło do nagłej utraty łączności z kolonią i najwyraźniej do jej zniszczenia. Do utraty łączności doszło na krótko po tym, jak zakończono unowocześnianie skromnych sił militarnych kolonii, wspieranych do tej pory przez mechy i sądy ochrony, polegające na instalacji wież z laserami Guardian o dużej mocy. Mieszkańcy kolonii skarżyli się na nadmierne koszty budowy, opóźnienia, hałas oraz szkody wyrządzone środowisku. Bali się oni również, że zbrojenia mogą sprowokować mieszkańców sąsiednich planet. Prawdopodobnie ich obawy nie były bezpodstawne. Władze ciągle nie podały oficjalnej przyczyny utraty łączności z kolonią, co tylko podsyca pogłoski o zarazach, kataklizmach czy nawet o zbiorowym samobójstwie inspirowanym przez jakąś sektę. Pochód wolności, położony w obszarze o małym znaczeniu strategicznym, niegdyś oczarowywał mieszkańców przepięknymi tęczami, żyznymi moczarami i zapierającymi dech w piersiach pasmami górskimi. Pod względem potencjału rolniczego i turystycznego, pochód wolności mógł z powodzeniem rywalizować z każdą kolonią przymierza. Tak, czyli tutaj taka ciekawa informacja jest, że kontakt z tą kolonią stracono, gdy kolonia zaczęła być uzbrajana mocniej. No, może to jest jakiś wzór, jakaś przyczyna też. Tak, jeszcze chciałem przeczytać pis, którego chyba nie mieliśmy. O żniwiarzach. W jedynce go chyba nie było. Żniwiarze to mit znany wielu galaktycznym kulturom. Z reguły przedstawiano ich jako kosmiczne bestie pożerające całe gwiazdy. Archeologiczne poszukiwania źródeł tych wierzeń nie dostarczyły wielu poszlak. Antropologowie sugerują jedynie, że mogą być one efektem przeniesienia w przestrzeń kosmiczną prymitywnej wiary w istnienie pożerających wszystko diabłów. No, my wam pokażemy mit. Głupi leksykon. Tak, i chciałem jeszcze chronologię pokazać. To było w jedynce, ale wtedy się kończyło tylko na 2183 roku, tak? Teraz 2185 to jest obecny rok. A teraz możemy w 2183 doczytać. Gety pod wodzą widma renegata Sarena Arteriusa atakują Cytadelę. W bitwie giną tysiące istot. Kilka tygodni później SSV Normandia wpada w zasadzkę i zostaje zniszczona.
Uważa się, że komandor Shepard nie żyje. No, niech się przestanie tak uważać. O, my żyjemy i mamy się dobrze. Tak. Jeszcze sobie przywrócimy dźwięk. A tym razem będzie łatwiej na 100% zmieniać. Dobra, Miranda, powiedz coś teraz w końcu. The elusive man is very impressed with you. I'm eager to see if you can live up to his expectations on this mission. A czemu mam chcieć spełniać jego oczekiwania? Pamiętaj, kto tu rządzi. Jesteś zazdrosna. Dobra, bądźmy może mili. I never got a chance to say how much I appreciated what the Lazarus Project did for me. I just hope it was worth it. A lot of people lost their lives on that station. We have to work together here. Your attitude isn't helping anything. I have the utmost respect for your abilities, Shepard. It's your motivations that concern me. I believe in what Cerberus stands for. Only time will tell if you prove to be an asset or a liability to our cause. No tak, przez 2 lata pracowałeś nad naszym powrotem, żeby teraz marudzić. Tell me a little about yourself. Worried about my qualifications? I can crush a mech with my biotics or shoot its head off at 100 yards. Take your pick. Tak, Miranda jest biotyczką. I was trying to get to know you as a human being. I'm not looking for a friend, Shepard. Stay focused on the mission. No dobra. Did you and Jacob serve together in the Alliance? No. The elusive man recognized my potential and recruited me at a young age. How old were you? Old enough to know this is what I wanted. No dobra. Nie wnikamy. Projekt Łazarz. I'd like to know more about the Lazarus Project from the person in charge. I wasn't in charge. The elusive man was. If I was running the show, would have done a few things differently. Co takiego? What would you have changed? To start, I would have implanted you with some type of control chip. But the elusive man wouldn't allow it. He was afraid it might affect your personality, alter your character somehow. He wouldn't let us do anything that might limit your potential in any way. No, kiepska by było z jakimś chipem kontrolnym, tak jak Saren miał od Suwerena. Can't say I like the idea of being brought back to life with a control chip in my brain. The elusive man is taking an incredible risk with you. I just hope his gamble pays off. What can you tell me about this colony we're going to? Freedom's Progress? It's a typical human settlement in the Terminus systems. They had a small military force for protection supplemented by mechs and security drones. Average in almost every way, really. Completely unremarkable. Until the disappearance. No, zdaje się tak jak wszystkie kolonie, które już zniknęły do tej pory. Any thoughts on what we might run into there? A lot of empty buildings and one giant mystery. No właśnie. Po tych koloniach wszystko zostaje, tylko ludzi nie ma. It's obvious you're not interested in talking. We've got an assignment. We can talk about it or we can do it. Ale jesteś nadąsana. Dobra, a ty co powiesz? I'm glad the elusive man convinced you to join us, Commander. Nie dołączyliśmy. I just agreed to work with him. I still don't trust him. Do you trust me, Commander? bo co, bo znamy cię od kilkunastu minut? I haven't made up my mind about you yet. At least you're giving me a chance. Most Alliance soldiers hate Cerberus on principle. No, może słusznie. Tak, czyli byłeś w przymierzu też. You said you served in the Alliance? 5 years in total. Stationed all over the galaxy. Even spent a couple of years as a Corsair. Kapram. I've never heard of the Corsairs. It was an Alliance initiative. They hired independent starship captains and used them for missions that fell outside official Alliance jurisdiction. Technically, we weren't part of the Alliance. If we ever got caught, they could disavow any knowledge of us. We were supposed to be free from restrictions and rules. There was still enough red tape to sink a cruiser. I finally just gave up. Okej, jakaś dziwna gałąź z
służby w przymierzu. A w Cerberusie? Why did you join Cerberus? I guess I just got tired of never making a difference. So much of what we did in the Alliance seemed pointless. I thought things would change after the attack on the Citadel. Humanity was finally invited to join the Council, but nothing changed. Politics, bureaucracy, same bullshit, different leaders. Cerberus is different. When colonies go missing, we don't commission a team to write a report to figure out what the hell to do about it. We just go and find out. No, to akurat jest fajne tutaj. Do you know anything about this colony we're going to? It's called Freedom's Progress. Don't know much else. I guess we'll find out when we get there. No dobra. That's all for now. Yes, sir. Egoizm. Za co? Bez sensu. Tak. Kolejna rzecz, która podoba mi się w tej części, że po wykonaniu każdego zadania, chyba każdego, będziemy mieli właśnie taki ekran podsumowujący. Tak, zdobyliśmy wyższy poziom. I mam podsumowanie zadania też. Shepard ucieka z atakowanej placówki wraz z agentami Taylorem i Lawson. Placówka zniszczona przez zdalną detonację. Ekipy ratunkowe zlikwidują wszelkie niebezpieczne dla nas dane. Zgodnie z sugestią Mirandy zbadam inne komórki, aby potwierdzić, że Wilson był jedynym zdrajcą wśród nas. Niezależnie od kosztów, projekt Łazarz okazał się sukcesem. Shepard powraca. Tak, to my. O, i tutaj mamy importowane premie. Otrzymujesz następujące premie za import bohatera na poziomie 57 do gry Mass Effect 2. Tak, 4000 doświadczenia od razu dostaliśmy i dlatego mamy start na poziomie 5. No i nie powiedziałem w ogóle, że tym razem maksymalny poziom to jest 30, nie 60, więc no dużo niżej musimy osiągnąć. No ale tak naprawdę byłem zaskoczony, bo myślałem, że trzeba mieć na najwyższym poziomie, czyli na 60 naszego Sheparda, żeby dostać tyle doświadczenia. A to miła niespodzianka, że jednak nie. No i dostaliśmy też 150 tysięcy kredytów. To jest super, bo no tutaj kasa będzie potrzebna bardzo w odróżnieniu od pierwszej części. No tak samo jak te pierwiastki, ale pierwiastki to akurat mniej, bo łatwo można je zdobywać. No i za nasze prawe działania w jedynce 190 prawości i 22 egoizmu. No, spoko. No i też znaleźliśmy granatnik M100 przy okazji. Szybkostrzelny granatnik, preferowana broń worczów z krwawej hordy. Zdolna wyeliminować wielu wrogów jednym dobrze wymierzonym strzałem. Skuteczna przeciw pancerzom, tarczom i barierom biotycznym. Tak, mamy tu wspomnienie o worczach. To rasa, której jeszcze nie znamy. A krwawa horda to organizacja, której jeszcze nie znamy. Tak. No i podczas misji znaleźliśmy 7,5 tysiąca kredytów i dostaliśmy jeszcze od Cerberusa troszkę. Także jesteśmy super bogaci.